Dziękuję bardzo serdecznie Państwu za przybycie, za spotkanie ze mną. Wieprzowiakiem urodzonym tutaj jeszcze przed wojną, który wyjechał, mając 10 lat z tego miasta, wrócił po 48 latach i jak zwykle zakochany w swoim mieście, poświęcił mu wiele czasu. Chciałem Państwu zaproponować wycieczkę w przeszłość, do tamtego Wieruszowa. Wieruszowa, którego już nie ma, który praktycznie został tylko na zdjęciach. Czyli po prostu jest to Wieruszów zatrzymany w kadrze. Być może, że ktoś z tu obecnych będzie jeszcze trochę pamiętał tamten Wieruszów, bo chciałem pokazać Wieruszów do roku 1945, a więc do czasu, kiedy hordy hitlerowskie opuściły to miasto. I dlatego, jeżeli ktoś z Państwa będzie więcej wiedział ode mnie na temat tego, co będzie na zdjęciu, to bardzo serdecznie bym prosił o uzupełnienie tego, co będę chciał powiedzieć. Pani Beatka będzie nam po kolei przesuwała zdjęcie. Proszę Pani Beatko o pierwsze zdjęcie. Proszę Państwa, wrócimy trochę do historii. Rok 1815, Kongres Wiedeński, który zebrał się po wojnach napoleońskich. Po wojnach napoleońskich w Europie nastąpił jeden wielki bałagan, ponieważ wszyscy chcieli rządzić. Nie było praktycznie ustalonych do końca granic. Dlatego też Kongres Wiedeński był tym, który w jakiś sposób próbował te rzeczy uporządkować. I na tym kongresie podzielono Europę, a w tym i Polskę, wyznaczając część Polski dla Prus, część dla Rosji, część dla Austrii. Wieruszów był akurat miastem ogranicza. Wieruszowie wyznaczono granicę między zaborem pruskim i rosyjskim. Przebiegała ona mniej więcej w połowie odległości między Niesobem a Prosną. Na zdjęciu mamy most na Niesobie, na którym po drugiej stronie jest Wilhelmsbrück, czyli miasto Wilhelma. Wcześniejsze, przed 1815 rokiem, część Wieruszowa, tak zwane Podzamcze, pod Zamkiem Wieruszowskim. Natomiast z drugiej strony już był zabór pruski, bo była Prosna i miasto Wieruszów. Tutaj widzimy rosyjskiego strażnika, który po prostu z kolegami stoi nad granicą. Proszę następne zdjęcie. Na tym zdjęciu, proszę Państwa, mamy rodzinę strażnika strefy przygranicznej. To jest pan Tułacz, tak się nazywał pan Tułacz, ze swoją drugą żoną i rodziną. Pan Tułacz był prawdopodobnie wujkiem pana Sokołowskiego, męża pani Henryki Sokołowskiej. Proszę następne. To jest, proszę Państwa, komora celna po stronie niemieckiej za Niesobem. Mniej więcej stojąca w tym miejscu, jak dzisiaj stoi z market Dino. To mniej więcej w tym miejscu jest. Proszę następne. Proszę Państwa, w okresie zaboru pruskiego były już produkowane widokówki. To jest taka zbiorowa widokówka dotycząca Wieruszowa, na której są umieszczone różne rzeczy. To jest synagoga, a więc żydowski kościół, stojący po lewej stronie przed rzeką Prosną. Pomnik Jana Nepomucena, o którym później też trochę powiem. Rosyjska strażnica, most graniczny, zamek wieruszowski, zdjęcie z roku 1907 i kościół. Chciałem zwrócić uwagę na napis, ponieważ za chwilę będą następne widokówki, ale tutaj pisze Prywiet Wieruszowa. Na tej widokówce był napis w języku rosyjskim z użyciem liter rosyjskich. Proszę następne zdjęcie. Proszę bardzo, te same zdjęcia, ale pisze Wiedok Wieruszowa w języku polskim. To znaczy, można byłoby przypuszczać, że tamte widokówki, żołnierze
którzy pracowali na strażnicy, wysyłali do swoich rodzin do Rosji, natomiast tą widokówkę Polacy wysyłali do swoich rodzin. Proszę, następne świadczy o tym, proszę Państwa, następna widokówka, która jest również Prywiet Wieruszowa, ale w języku polskim są napisy. Pisze, że greli ślub w środę bal na i tam pozdrowienia, pozdrawiam Cię, w języku polskim, prawda, opisana widokówka. Czyli te widokówki były oczywiście już w obiegu. Proszę następne. Proszę Państwa, na jednym z tamtych zdjęć jest pomnik Jana Nepomucena. Jest to bardzo ciekawa historia. Pomnik Jana Nepomucena stał w odległości 30 metrów od zamku Wieruszowskiego. Był on przed wojną mniej więcej, miał takie same podobne znaczenie, jak po wojnie, po sprowadzeniu do Wieruszowa miał samolot wieruszowski. Przy samolocie wieruszowskim każda rodzina obowiązkowo musiała sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie. Podobnie było z pomnikiem Jana Nepomucena. Jest to rodzina pana Słowikowskiego, kowala wieruszowskiego przedwojennego, przy właśnie pomniku Jana Nepomucena. Nawiasem powiem, że w 1942 roku pomnik Nepomucena łącznie z 18 innymi punktami sakralnymi został przez Niemców zniszczony, rozbity, głowa wrzucona do prosny. Pomnik ten, korpus tego pomnika przeleżał ponad 60 lat na kupie śmieci za kioskiem pana Wojki i dopiero po 2000 roku dzięki staraniom między innymi moim, księdza Sobczyńskiego, pana Henryka Urbańskiego, państwa Kozłowskich, pomnik ten został odrestaurowany i stoi, jak wiemy, na ulicy przy ulicy Sportowej nad Wisłą. Jest to pomnik, który był opiekunem wioślarzy i tratwiarzy. Proszę następne zdjęcie. Proszę Państwa, zamek Wieruszowski, jest to zdjęcie najstarsze zamku Wieruszowskiego, wtedy, kiedy był jeszcze on zamieszkały. Rok 1907. Zdjęcie zrobione od strony zachodniej, przepraszam, wschodniej, czyli od strony miasta. Tutaj płynie Prosna. Podjazd na podzamek od strony Podzamcza. Były tutaj piękne ogrody francuskie, angielskie i europejskie. Proszę następne zdjęcie. Rok 1919. Niemcy nie mogą się pogodzić z przegraną wojną, chcą wojny nowej. Szykują, zbierają siły, zbierają wojska, stacjonują na Podzamczu i mniej więcej w czerwcu rozpoczyna się atak na Polskę. Atak na, oczywiście na Wieruszów. 23 czerwca zostaje oszczelany Wieruszów i między innymi zostaje oszczelany Zamek Wieruszowski. Zamek Wieruszowski był zamieszkany do roku 1914. W 1914 Niemcy wywożą ówczesną właścicielkę zamku, panią Stadnicką, w nieznanym kierunku, nie wiadomo co się z nią stało, a zamek zostaje częściowo rozszabrowany. Po oszczelaniu zamku zostaje on praktycznie całkowicie zniszczony, nawet do tego stopnia, że cegła, która powiedzmy tam gdzieś się sypała z muru zamku, była wykorzystywana do umacniania brzegów Prosny lub do budowy nowych domów. Proszę następne. Jest to najlepsze zdjęcie ruin zamku Wieruszowskiego. To jest droga prowadząca z Podzamcza do Wieruszowa i strona północna Wieruszowskiego zamku. Zamek, proszę Państwa, był miejscem zabaw młodzieży, zarówno latem, jak i zimą. Zresztą siedzący tutaj na sali osoby na pewno pamiętają, że w naszej młodości też żeśmy biegali po górach zamku, próbowali znaleźć przejście podziemne z zamku do klasztoru, prawda, i śnieżki zimą i tak dalej, i tak dalej. Proszę za miejsce zamku było miejscem spotkań ludzi, ponieważ młodych ludzi, ponieważ tutaj widzimy stojącą parę narzeczonych. Tu jest pani i pan, którzy mieli wyznaczyli sobie randkę pod murami zamku Wieruszowskiego. Tak, jest to bardzo ciekawe zdjęcie. Proszę Państwa, zdjęcie, które daje pewien obraz
na temat Wieruszowa. To jest most na Niesobie. Ci panowie to są panowie Olbrychowie z pieskiem i z kolegami zabawiający się na tym mostku. Ale nie tyle ważny jest most, ile ważne jest to, co znajduje się tutaj. Ten budynek to jest taki budynek, którego dzisiaj jeszcze część stoi tam poprośnie, nad prostą po prawej stronie taki zielony budyneczek państwa Maciejewskich. Ale natomiast przed nim, przed tym dużym budynkiem znajduje się mniejszy domek, tak zwany domek dróżnika. Zadaniem tego dróżnika było dbanie o czystość Niesobu. Niesób był cały czas czyszczony z kwasów, z korzeni, ze wszystkich śmieci, które tam płynęły, a zadaniem właśnie tego dróżnika było dbanie o tą czystość. Ten budynek jeszcze jest o tyle ciekawy, że następne zdjęcie, które będzie za chwilę wyświetlone, zrobione było z tego okna w kierunku na zachodnią część Wieruszowa przez ten komin. Proszę pani. A jeśli można. Przepraszam. Słowo, tak? Do tego zdjęcia. Tak, proszę bardzo. Czy to jest miejsce, to jest po prawej stronie Niesobu stronę Podlasza? Po prawej stronie, tak, tak. Ten zielony budynek czy tam jeszcze w tej chwili stoi. No właśnie, myśmy tu trochę później rozpytaliśmy takiego zdjęcia właśnie na Soczy, nie? I tu rozmawiamy z panem takim, co jej, że ten dom to był kiedyś jej, nie? To rodziny był dom, nie? Tak, tak. Właśnie nie ma takiego zdjęcia. Nie ma takiego zdjęcia. Nie ma takiego zdjęcia, żeśmy szukali, bośmy tam się dochodzili, bo było zdjęcie poprzednie, tam jest taki państwa Kowalczyków na Podlaczu. No to potem się zobaczymy. Proszę następny dodatku. Właśnie, proszę państwa, to jest komin tego domu dróżnika. I zdjęcie wykonane właśnie z tego okna, które mówiłem, w kierunku na Wieruszów. Droga spod Zamcza do Wieruszowa, ruiny Zamku Wieruszowskiego, synagoga żydowska, ulica Wrocławska, a tutaj, proszę państwa, są pawilony, elektrowni i kina państwa Walkowskich. Rozebrane wtedy, kiedy był budowany most w 1937 roku na prośnie betonowy. Proszę następnie. Proszę państwa, teraz zrobimy sobie wycieczkę po Wieruszowie według zabudowy przedwojennej Wieruszowa. Zaczniemy od dzisiejszej ulicy Okrzei. To jest zdjęcie zrobione z okna klasztoru wieruszowskiego w kierunku na ulicę Okrzei. Tu jest ulica Okrzei. Tutaj zakręca koło domu katolickiego i biegnie w kierunku targowiska. Te budynki są budynkami, które stały tu przed wojną i w 1939 roku we wrześniu wraz z innymi zostały, uległy całkowitemu spaleniu. Proszę następne. To już, proszę państwa, tu byliśmy w tym miejscu na ulicy Okrzei, wyszliśmy za murku i idziemy ulicą dzisiejszą Dąbrowskiego. To są budynki należące do państwa Szkopińskich. Ulica dzisiejsza, 19 stycznia, biegnie za tym domem. To jest klasa czwarta szkoły podstawowej w Wieruszowie na tle muru przyszkolnego z księdzem Rawickim. A gdzie jest biblioteka? Rok 1930. Proszę następne. Gdzie tu są biblioteka? To jest dalsza część tych budynków. Tu widzimy właśnie dom państwa Szkopińskich, ulica przedwojenna księdza Kordeckiego, a tu są dalsze budynki, które są po drugiej stronie ulicy Dąbrowskiego vis-a-vis kościoła. Te wszystkie budynki zostały wypalone. Proszę państwa, na tym zdjęciu... Na tym zdjęciu, proszę państwa, jest ochronka. Jest ochronka, proszę państwa, przedwojenna, która mieściła się właśnie w domu po drugiej stronie kościoła. Pani Helena Hampel, nauczycielka i dzieci. Jest tu między innymi na tym zdjęciu Kaziuś Wisulski. To może będzie pani uprzejma pokazać się. Bardzo proszę. Tylko nie drzwi. To jest mój brat, taka pani Ryszard, to Kaziuś. A to Zosia Walkowska. A Kaziuś Wisulski, który to jest? Zaraz bym wsiadł. Bo on by przyszedł, ale niestety nie widzieliśmy, jak z był. Nie widzę, ja nie widzę. Ale to ja,
to jest koleżanka, to jest ta Warszawie, teraz mieszka. I tu jest pani brat, tak? No ślicznie. A to jest Heniek Pola. No proszę. Jak miło zobaczyć, prawda? Powinniśmy powiedzieć, nic się pani nie zmieni. Proszę następnie. Proszę Państwa, widzimy w dalszym ciągu zabudowę za murem kościelnym. Proszę jeszcze na chwilę wrócić z powrotem. Proszę zobaczyć, tu są te dwa okna tego budynku. I teraz do przodu. I to są właśnie te dwa okna i w dalszym ciągu budynki, które się mieściły po drugiej stronie ulicy dzisiejszej Dąbrowskiego. Tutaj był jakiś zakład pana Parnowskiego, bo tutaj tablica wisi z napisem pana Parnowskiego. Proszę następny. O, przepraszam jeszcze. Może jeszcze powiem, że na zdjęciu... Przepraszam. Na moment. Tam jest teść Andrzeja Ojciec. Tutaj. Jeszcze wracając do tego zdjęcia, proszę Państwa. Jest to zdjęcie drużyny piłkarskiej. Księdza Wacławika. Jest to drużyna piłkarska księdza Wacławika, bardzo zdolna drużyna, pojedna. Ksiądz Wacławik, który przejął tradycję historyczną po księdzu Lipie. Ksiądz Lipa był organizatorem przystani kajakowej, potem za chwilę zobaczymy, był właśnie organizatorem przystani kajakowej. Kajaki w Wieruszowie robili stolarze, kajaki i wiosła. A to właśnie ksiądz Wacławik ze swoją drużyną. Proszę, jak powiedziałem, ta zabudowa właśnie za murem kościelnym przy ulicy dzisiejszej Dąbrowskiego. Proszę następne zdjęcie. Proszę, jest to bardzo ciekawe zdjęcie, bo tutaj jak widzimy dalszy ciąg tych budynków. On się kończy tu w tym miejscu. Tu była poczta, ochronka i dom starców. Ale samo zdjęcie jest bardzo ciekawe, ponieważ jest to zdjęcie zrobione w Dniu Święta Chorych w sierpniu 1931 roku. Zdjęcie to jest o tyle ciekawe, że tu jest moja prababcia. Na to święto nie tylko przychodzono, ale również przynoszono ludzi chorych, jak widzimy, razem z łóżkami, prawda? Właśnie. Jest to właśnie święto chorych. Zwracam uwagę na te, bo tutaj jest mnie dobrze, ale na te budynki, które znajdują się po drugiej stronie ulicy, a więc poczta, ochronka i dom starców. Proszę następne. Proszę Państwa, pierwsza komunia, ale co jest ważne? Tu się właśnie widać ten dom, gdzie była poczta, ten narożny budynek. Tutaj stoi figura Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia. Dzieci pierwszokomunijne z księdzem, ale z kolei znowu w lewym rogu tego zdjęcia znajdują się domy, których dzisiaj już nie ma, państwa Piluchów i państwa Watkowskich. Zostały one spalone we wrześniu 1939 roku. Tak, tu widać wyraźnie już teraz ten domy pana Pilucha, państwa Piluchów i Walkowskich i dalej biegnące domy w kierunku rynku, których dzisiaj już nie ma, są nowe budynki. Chciałem zwrócić uwagę, proszę Państwa, na tą figurę. Figura, która stała mniej więcej w tym miejscu, gdzie obecnie stoi ta figura, a postawiona ona została w 300. rocznicę urodzin Augustyna Kordyckiego. Nazwisko Augustyn Kordycki jest nam znane, prawda? Ten, który przyjechał na kontrolę, czy na inspekcję do Wieruszowa i 20 marca 1673 zmarł. Ksiądz dr Walenty Kot, ksiądz Kobierski chyba, tak? To jest kościelny pan pisarski, a na figurze jest napis: tu zmarł i został pochowany ojciec Augustyn Kordecki, co nie jest zgodne z prawdą, ponieważ ja znam cztery wersje, jeżeli chodzi o Augustyna Kordeckiego. Pierwsza wersja to jest taka, że zmarł i został pochowany w Wieruszowie, nieprawda. Druga wersja, że kondukt pogrzebowy udający się do Częstochowy, oczywiście wiadomo jak to wtedy wyglądało, wszędzie pewno lasów i zbójców przy drodze,
że został kontur napadnięty, ponieważ szukano tam jakiegoś złota czy skarbu w tej trumnie. Zrzucona trumna gdzieś tam do rogu, w krzaki, tylko nie wiadomo w którym miejscu. Trzecia wersja z lat 1903-1907. Przy remoncie klasztoru jasnogórskiego robotnik młotkiem puknął ścianę, doleciała dziura starej cegły, ukazały się w niszy takie te urny, nie urny, a takie no jakby duże te gliniane takie garnki. I na jednym z nich było napisane ksiądz Augustyn Kordecki. Czy tam były prochy, jego nie wiadomo. Podobna sytuacja była jakieś 15 lat temu, kiedy przy ostatnim remoncie Jasnej Góry historia się powtórzyła. Ale gdzie został pochowany ksiądz Kordecki, Augustyn Kordecki, nie wiadomo. Proszę następne. To jest właśnie ta figura z tym napisem. Ksiądz Augustyn Kordecki, urodzony 16 listopada 1603 w Iwanowicach, zmarł 16 marca 1693 w Jaruszowie i tu pochowany w 300 rocznicę w Jaruszowianie. Pomnik wystawiony za pobytu księdza Henryka Jabłońskiego, który był proboszczem Wieruszowa i bardzo się dla Wieruszowa zasłużył, bo między innymi reaktywował Straż Grobu Pańskiego, jak również był budowniczym tych budynków, które były pokazywane po drugiej stronie ulicy Dąbrowskiego, tam gdzie miało być progimnazjum. Proszę bardzo, następne. To jest, proszę Państwa, już idziemy. To idzie Pani Honciowa. Idziemy ulicą Dąbrowskiego. Ja jesteśmy na zakręcie. To jest stara brama, którą jest wejście na teren klasztoru. Tu jest dom Państwa Pieluchów i Państwa Bałkowskich. A to jest Pani nasza, proszę bardzo, Pani Honciowa. I mama. Moja mama, tak? I mój brat. Aha, czyli to jest pani, która siedzi tutaj na krześle, jej mamusia i brat. No proszę, ja jestem. Czy więcej nam coś, proszę Państwa, trzeba. Tak wspaniale się spotykamy. Proszę bardzo, dalej. Proszę Państwa, ulica Dąbrowskiego od kościoła w kierunku rynku. Po prawej stronie stoją budynki, które... Tu właśnie jest ten budynek, zaraz następny budynek tej poczty. Tutaj, w tym miejscu jest wlot w ulicę Motowidłowską, której dzisiaj już nie ma, a z lewej strony jest wlot w ulicę Kilińskiego. Idzie pogrzeb do kościoła. Stoją budynki po lewej i po prawej stronie. Za chwilę zobaczymy, co się z nimi stało. To jest zdjęcie, proszę Państwa, z września 1939 roku. Tu jest właśnie ulica Motowidłowska, to jest ten narożny budynek, sklep Państwa Kijaków i dwa żołdaki z dwoma przyjaciółkami. Proszę następne. Naduje się tak wygląda? O, przeskoczyło jedno. Proszę zobaczyć do tyłu jeszcze. O, proszę Państwa, widzieliśmy od tamtej strony tutaj to miejsce. Teraz widzimy od strony rynku w kierunku kościoła. Spalone, zrujnowane, zbombardowane budynki, które widzieliśmy przy ulicy Dąbrowskiego i oczywiście dwaj panowie z dwoma paniami na gruzach Wieruszowa ulicy dzisiejszej Dąbrowskiego. Proszę bardzo. Proszę Państwa, rok 1930. To zdjęcie powinno być znane, ponieważ ja je prezentowałem na łączniku wtedy, kiedy ono było źle opisane. To jest budynek przedwojennego magistratu. Tu był magistrat. Został spalony we wrześniu 1939 roku. Wielka tragedia, ponieważ razem ze spaleniem tego budynku spaliły się wszystkie dokumenty świadczące o tym, co było w okresie międzywojennym. My niestety, proszę Państwa, w tej chwili mamy bardzo skąpe informacje, jeżeli chodzi o historię Wieruszowa okresu międzywojennego. Potem za chwilę powiem o bardzo ciekawym przypadku związanym z książką w języku jidysz, która znajduje się w Bibliotece Uniwersytetu w Nowym Jorku, ale to za chwilę. Magistrat, budynek pana Brymki, który był rzeźnikiem,
A tutaj budynek pana Plewińskiego i pana Wesołowskiego. W tym budynku mieściła się przedwojenna spółdzielnia Łączność, do której towar był sprowadzany za pieniądze ze składek członków tej spółdzielni. Jeszcze po wojnie w Wieruszowie działała spółdzielnia Łączność, której członkowie właśnie tam dopłacali jakieś grosze i potem otrzymywali z tego dywidendy. To wszystko, proszę państwa, zostało spalone we wrześniu 1939 roku, co zobaczymy za chwilę, proszę bardzo. Tak wygląda to samo miejsce. Nie, przeskoczyło, proszę. Nie, dobrze. Tak wygląda to samo miejsce, proszę państwa, po spaleniu już we wrześniu 1939 roku. Proszę następne. Nie mogłem nigdzie znaleźć zdjęcia, ale znalazłem powiedzmy, rysunek, który wisi w warsztatach terapii zajęciowej u pani Heni na ścianie i po prostu wykorzystałem go, ponieważ pokazuje on rynek wieruszowski. Tutaj to są wszystko budynki, które zostały spalone. Tutaj dzisiaj stoi Urząd Miasta i Gminy i Starostwo Powiatowe. Ulica Warszawska, dzisiejsze trójkąty i wlot w ulicę przed wojną Farną, dzisiaj Jana Pawła II. Wszystko w 1939 roku wypalone. To jest, to proszę państwa, właśnie to samo ujęcie, tylko już po wypaleniu wrzesień 1939. No właśnie, to już jest to samo ujęcie, tylko z tym, że już jest, prawda, czyli centrum rynku od strony wschodniej, wypalony wrzesień 1939. No i to samo, prawda, tu nawet jest, widać pompę, która stała na rynku, a tutaj ta słynna budka Mocha, w której kupowało się jednego papierosa, prawda? Proszę następne. Proszę państwa, spalony Wieruszów, kawałek ulicy Warszawskiej, kończy się to na budynku mniej więcej tak jak dzisiaj się buduje ten nowy, gdzie pan Słowikowski buduje to mniej więcej w tym miejscu, a to są wypalone wszystkie budynki, które znajdują się w tym miejscu, gdzie dzisiaj jest Urząd Miasta i ten budynek, który jest przylega do Urzędu Miasta. Proszę następne. Proszę państwa, jedyny, który ocalał budynek, to budynek Straży Pożarnej przy ulicy Pocztowej, bo przed wojną ulica Mickiewicza nosiła nazwę ulicy Pocztowej. Tutaj są Żydzi wieruszowscy, którzy byli brani z getta, mają, prawda, gwiazdy na piersiach, do porządkowania miasta. Wszystkie gruzy po spalanym Wieruszowie były rozbierane, były, jak widzicie, sortowane w cegły. Z cegieł, które tutaj zostały zebrane, jak również z cegieł ze spalonej synagogi, zostały między innymi wybudowane 5 baraków przy ulicy Fabrycznej, które były budowane na 1,5 roku, a stoją już 80 lat. Proszę następne. No to już było, tak? Następne, proszę. Proszę państwa, ulica Farna przedwojenna, dzisiaj ulica Jana Pawła II, prowadząca do kapliczki. Kapliczka, która została wystawiona po roku 1806, po trzecim spaleniu kościoła pod wezwaniem świętego Bartłomieja i Mikołaja. Na tej kapliczce, tu na rynku, na górze był dzwonek i który chłopak się najwcześniej budził, to leciał, pociągał za sznurek, dzwonił i budził następnych mieszkańców tutaj tych okolic. Co ciekawego, proszę państwa, że tutaj wokół tego kościoła był cmentarz. Cmentarz był do roku 1812. Jak pamiętacie państwo, jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy kopano kabel koło poczty, to wykopywano jeszcze kości, prawda, ze starego cmentarza. Dzisiaj tutaj stoi kapliczka, właśnie odrestaurowana kapliczka świętego Mikołaja i Bartłomieja. Proszę bardzo. Proszę państwa, ulica Warszawska, przedwojenna zabudowa ulicy Warszawskiej.
Lewa w kierunku Fabrycznej, idziemy w kierunku toru kolejowego. Lewa strona ulicy Warszawskiej, prawa strona ulicy Warszawskiej. Wypalona do budynku pana Urbańskiego. Tu. Wszystko to jest wypalone z tej strony i z tej strony. Po prawej stronie stoi budynek, na którym wisi tablica. Piekarnia Antoni Honcia. Piekarnia Antoni Honcia. Proszę Państwa, w tym miejscu w tej chwili jest pusta, jest chodnik, a ciut dalej jest budynek, w którym pan Honcia ma firmę. To jest właśnie w tym miejscu. Natomiast ta strona, cała wypalona, kończyła się budynkiem pana Grądziela, rzeźnika, a tutaj w tym miejscu, gdzie Żyd stoi na drabinie, w tej chwili jest PKO. Proszę następny. Odwrotnie teraz widzimy ulicę Warszawską. Są to panowie Olbrychowie, Zygmunt i... No, bracia Olbrychowie idący z Pieskiem ulicą Warszawską. Następne zdjęcia też będziemy mieli z ulicy Warszawskiej. Proszę Państwa, tutaj w tej chwili tego już nie ma, bo do tego miejsca zostało rozebrane i tu pan Sobikowski buduje teraz dom. Ale po tej stronie są właśnie te budynki, o których mówimy. Ulicą idą na spacer państwo Skórniakowie z najstarszym synem Jankiem i pani Walkowska z córką. Pani Walkowska jest żoną pana Walkowskiego, właściciela elektrowni i kina w Jeruszowie. Proszę bardzo, następne. Również ulica Warszawska mniej więcej w podobnym miejscu, bo tu jest to wejście tam do tego, przez ten budynek na podwórko. I spacerują dwie panienki. Pani Lucyna Olbromska i pani Wesołowska. O Lucynie Olbromskiej ja jeszcze będę mówił. Proszę, następne. Tak, to nazwałem trzy gracje, proszę Państwa, ponieważ tutaj są pani Parnowska, pani Sutarzewicz i pani Olbromska. Pani Parnowska była bardzo nieszczęśliwa, ponieważ żywcem spłonęła. Chciała rozpalić ogień w tak zwanej kozie, ponieważ nie chciała się palić, wzięła butelkę z naturatem, otworzyła ten... wybuchło na nią, zachodziła się, zginęła. A tu jest pani, tak mówię, pani Lucyna Olbromska i pani... proszę następny. Proszę Państwa, to jest pani Sabina Sutarzewicz, przepraszam, Sabina Świsulska, moja nauczycielka, która bardzo lubiła używać piórnika, jak ktoś się ktoś nie wiedział. Do czwartej klasy bardzo mnie klaskała po rękach, także bardzo ją dobrze pamiętam. Później pani Zernarzowa, pani Wróblewska i pani Sutarzewicz. Przepraszam, pani Wesołowska i pani Sutarzewicz. Proszę następnie. Ale tam pan, panie Zerku, powiedział pomyłkę poprzedniej. Tak? Co? No, niech pan cofnie zdjęcie. W środku to jest nie Olbromska. To jest Lucyna Olbromska. Ale mówiła, że... Ale tak, obok tej nie jest to i ten, Honcia i ta Isia? Marysia Honci, siostrówka. To jest pani Parnowska? A to jest pani Honcia? Nie, nie, nie. A kto? Ja mogę się mylić. Proszę? Że Honcia to jest. Zemka. Honcia, tak? Dobrze. Proszę, proszę jeszcze o sprawę. Proszę Państwa, to jest zdjęcie, które ostatnio umieszczone było przez Tygodnik Powiatowy jako moje sprostowanie do artykułu pana Piotra Grądziela, który pisał artykuł Wyzwolenie, dlaczego nie. Czytaliście Państwo na pewno niektórzy. I zdjęcie to przedstawia też ulica Warszawska, przedstawia również panią Lucynę Olbromską i pana Benedykta Magowa, wujka mojej żony, która tu siedzi na plus. Ponieważ pan Grądziel pomylił się, pisząc w artykule, że pani Lucyna Olbromska zginęła w Oświęcimiu, jest to niezgodne z prawdą, ponieważ w Oświęcimiu zginął Benedykt Magot,
który był członkiem ruchu oporu we Wrocławiu, ruchu grupy Olim, i został wraz z innymi osobami aresztowany i zginął w Oświęcimiu. Jego oznakowanie pro memoria jest na grobie, które znajduje się przy tej głównej ścieżce alei, jak się idzie od strony targu, po prawej stronie, vis-a-vis grobu państwa bałtowskich. Proszę bardzo, następne. Ulica Warszawska. Tu właśnie kończy się na budynku pana Grądziela, który był rzeźnikiem. Tu już jest budynek państwa urbańskich. To są te wszystkie budynki, które zostały wypalone. Ale chciałem zwrócić uwagę państwa na to, co jest z prawej strony, proszę państwa. To jest budynek, którego dzisiaj właścicielem są państwo Damasiewicze, siedzący tu razem z nami. Natomiast następne budynki, to są też wypalone do tego budynku. I jak widzimy, proszę państwa, one dochodziły aż do samej ulicy. Tutaj, w tym miejscu, ten budynek wypalony jest cofnięty i tutaj dalej jest dom towarowy. Następnie sklep państwa Bednarka i państwa Nawikowskich. To jest właśnie ten odcinek ulicy Warszawskiej od tego budynku państwa Nowickich do domu pana Damasiewicza. Proszę, proszę zwrócić uwagę, że ulica Warszawska jest prawie pusta, ani jednego samochodu, prawda? Ewentualnie jak się pokazał, to taki napędzany sieczką czy owsem. Ale sam jest, są garaże. Ale są natomiast tacy, którzy, jak można powiedzieć, są pociągowymi, prawda? Ponieważ jest to również pani Odromska, pani Wesołowska, Sutarzewicz i druga pani Wesołowska. Proszę następne. Proszę państwa, to jest tak, jak pokazywałem tam dalej, że jak jest dom towarowy, budynek dochodzi do ulicy, to jest właśnie ten budynek dochodzący do samej ulicy, to jest ulica Warszawska, dochodzący do samej ulicy, który we wrześniu 1939 roku był spalony. Ci państwo, którzy tutaj idą, są to rodzice Gienia Torlińskiego. Natomiast ten tutaj, to jest mały Żydek. Oczywiście w stroju tradycyjnym. Proszę bardzo. I proszę państwa, najtragiczniejsze zdjęcie, bo pokazywałem państwu, jak wyglądał Wieruszów przed wojną. A to już jest pozostałość po tym, co pokazywałem, bo jest to zdjęcie spalonego Wieruszowa we wrześniu 1939 roku. Kiedy front zbliżał się do Wieruszowa, cała masa ludzi uciekała z Wieruszowa furmankami, rowerami, pieszo w kierunku Galewic, Węglewic, Sokolnik. Domy pozostawały puste. Uciekali zarówno Polacy, jak i Żydzi. Wchodzące wojsko niemieckie dokonywało plądrowania domów, rabowania, a następnie podpalenia. I tu, proszę państwa, mamy pokazany spalony Wieruszów. Kościół, rynek. Zobaczę, gdzie jest szkoła. Tutaj jest ulica, tu jest ulica Fabryczna, to jest tak zwane Księże Pole, szkoła podstawowa, dzisiejszy zespół szkół ponadgimnazjalnych, ulica Waryńskiego, która była polną drogą, nad którą rosły drzewa, i tutaj budynki państwa Wydrów. Kiedyś było strasznie daleko w pogu te budynki stały, prawda? Tak. To jest budynek szkoły podstawowej przy ulicy Nowy Świat. O tym jeszcze o nim też powiemy. I ulica Warszawska biegnąca w kierunku torów. A to oczywiście Bindosz. 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 Przez rzeczy esz. Bindosz, tak? Czyli tu jest właśnie Bindosz. Proszę bardzo. Proszę parę zdjęć uporządkowanego przez Niemców Wieruszowa. Strona zachodnia, budynek państwa
Sobczyńskich, tu zaraz jest miejski ośrodek pomocy społecznej, apteka, pani apteka, proszę bardzo. Strona północna rynku. Dalej. W tej szkoły dwuklasowej chodził mój ojciec, rocznik 1902 i jestem w posiadaniu, nie wiem dlaczego się nie chciał wyświetlić, świadectwa, oryginalnego świadectwa, które w tej chwili ma 100 lat z roku szkolnego 1913-1914. Wychowawcą mojego ojca był ojciec właśnie. Proszę bardzo, Szacfajera Josifa, w języku rosyjskim napisany, dwuklasne uczylisze, prawda? Wychowawcą mojego ojca był pan o nazwisku Suszkowski. Pytałem dzisiaj, pytałem parę dni temu pana Suszkowskiego, czy pamięta takiego jakiegoś swojego krewnego nauczyciela, ale mówił, że dopytywał się, ale niestety nie. W każdym razie dwuklasne uczylisze, świadectwo oryginalne z roku 1913, w maju 1914 rok, czyli świadectwo, które ma 100 lat, wisi w ramce przy moim komputerze, żeby mógł je ciągle oglądać. Proszę bardzo, następne. Wracając do zdjęcia, proszę Państwa, jest to jedno z najstarszych zdjęć uczniów Wieruszowskich. Zdjęcie przedstawia klasę drugą szkoły podstawowej. Pan Dybek, ksiądz Rawicki, kierownik szkoły pan Psurski i nauczyciel pan Pietrakowski. No i oczywiście rekwizyty, globus, ekierka, kątomierz. Proszę następne. To jest również zdjęcie z roku 1922. Są tutaj podobni nauczyciele, a więc pan Pietrakowski, pan Psurski, to jest pan Cieślak, ksiądz Rawicki, tak? I chyba pan ksiądz Koberski, czy coś tam dodaje. Proszę Państwa, to zdjęcie dlatego znalazło się u mnie, ponieważ tutaj ten chłopczyk, co tu stoi, to mój wujek, pan Antoni Rosa, mąż pani Genowefy Rosy, który po wojnie był bardzo krótko komendantem milicji Wieruszowej. Proszę następne. Zdjęcie z roku 1926. O tyle ciekawe, że na tym zdjęciu zarówno jest moja mama, jak miała 14 lat i była w klasie czwartej, jak i jej siostra Anna Woroń, mama Stasia Różyckiego. Co jest ciekawe, proszę Państwa, jest to zdjęcie wykonane na dziedzińcu klasztoru, rok 1926. W 1923 roku, bo dlaczego ci uczniowie są tacy wiekowo starsi? Dopiero w roku 1923 zostaje wydany przez rząd polski ustawa o obowiązku uczęszczania do szkoły. I dlatego właśnie wtedy wszyscy musieli do szkoły chodzić. Jest to klasa czwarta. Na zdjęciu, proszę Państwa, są zarówno Polki, jak i Żydówki. To zdjęcie jest tym, które spowodowało moje zainteresowanie historią Wieruszowa, kiedy odnalazłem je w rodzinnym albumie i zapytałem mojej prawie już 90-letniej mamy, co to zdjęcie przedstawia. Proszę wyobrazić, że moja mama potrafiła o nazwisku i z imienia i nazwiska wymienić wszystkie te osoby, które znajdują się na tym zdjęciu. Zarówno Polki, jak i Żydówki. Nauczycielka pani Sobaturna, która była potem żoną pana Piotra Winkowskiego, który stoi tutaj w oknie. Proszę bardzo. A jeszcze taka ciekawostka, proszę Państwa, że w okresie międzywojennym, bo teraz rok szkolny zaczyna się 1 września i kończy mniej więcej 25 czerwca. Wtedy, ponieważ Wieruszów był miastem wybitnie rolniczo-handlowym, dzisiaj jest raczej przemysłowo-handlowym, dlatego też nauka zaczynała się w połowie października, a kończyła po Wielkanocy, bo dzieci były potrzebne do pomocy w polu. Proszę następne. Tak, to jest w 1921 roku proboszcz w Wieruszowie obejmuje ksiądz dr Walenty Kot. Zaczyna remont klasztoru i wtedy
Szkoła Wieruszowska znajduje się w różnych punktach. To znaczy, znajduje się na ulicy Nowy Świat, w budynku szkolnym, znajduje się na ulicy Warszawskiej Państwa Winkowskich, znajduje się na Warszawskiej w dzisiejszym cechu i znajduje się na ulicy Nowej, tam gdzie mieszkają Państwo Raczyńscy. To jest, proszę Państwa, klasa szósta z roku 1928. Państwo Jędrzejczakowie, nauczyciele, może Państwo pamiętacie, była tutaj krewna na spotkaniu. Wnuczka Państwa Jędrzejczaków, prawda? No kierownikiem szkoły był oczywiście Pan Roman Dybek, a tu jest Pan Piotr Winkowski, późniejszy kierownik. To jest, proszę Państwa, nauczyciel, to nazywa się Reinert, który prawdopodobnie okazał się szpiegiem niemieckim. Był bardzo zaangażowany w życie społeczne Wieruszowa. A potem, jak wybuchła wojna, uciekał z Wieruszowa, złapano go w Ozorkowie, tam go żołnierze rozpoznali i rozstrzelali. Proszę następny. Tak, to jest klasa druga z roku 1928. Proszę następny. Piotr Winkowski, kierownik, i ksiądz Rawicki. Zdjęcie wykonane, jak jest dzisiaj biblioteka powiatowa, tam w podwórzu po prawej stronie był taki drewniany budynek. Jest on już rozebrany w tej chwili. To właśnie zdjęcie wykonane pod tym budynkiem. Rok 1935. To jest klasa siódma, rok 1928. Również Roman Dybek, Państwo Jędrzejczakowie, Reiner. Proszę bardzo, dalej. Z kolei rok 1935. Szkoła Nowy Świat, pod murem Nowego Światu. Roman Dybek, Reinert i Państwo Jędrzejczakowie. Państwa, gdyby ktoś był zainteresowany, bo ja mam niektóre nazwiska osób, które są na tym zdjęciu, to mam te nazwiska, ale gdybym chciał w tej chwili wymieniać, to by to za długo trwało. Dlatego gdyby ktoś chciał się zapoznać, to się wolno skontaktujemy i sobie ewentualnie zobaczymy te nazwiska. Proszę następne. Proszę Państwa, zdjęcie z roku 1937, klasa siódma, zdjęcie wykonane na podwórzu dzisiejszego, to jest klasa i to są ławki, które my pamiętamy, prawda? Ławka na trzech uczniów, a to były ławki na czterech uczniów. W ławce dziurki na kałamarz, pisało się piórem składającym się z obsadki, właśnie na podwórku, na podwórzu tego budynku były wykonywane zdjęcia tych klas siódmych. Proszę następne. Proszę Państwa, budynek szkoły, ale jak pamiętamy, przy tym budynku stał taki mały domek. Ten domek jest ciekawy z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna... Pierwsza przyczyna to taka, że w tym domu urodził się ludowy artysta rzeźbia Paweł Bryliński. Natomiast druga sprawa polega na tym, że jak widzimy, jest bardzo duży dom, ale tylko jeden komór. Jest to tak zwany, proszę Państwa, piec dymnicowy, albo popularnie zwany portki. Ja go potem pokażę, jak będzie go widać w spalonym w domu, gdzie tylko został sam komór. Co jest ciekawe, proszę popatrzeć, tu są drzwi wejściowe. Po pierwsze tym, że wybrukował rynek i ulicę Warszawską pod cichymi, bo było błoto wcześniej. Druga sprawa, że wysyłał młodych chłopaków, synów rolników, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, na praktykę do Prus. Chodziło o to, żeby ci młodzi ludzie pojechali tam, nauczyli się gospodarowania, zarobili trochę pieniędzy, przyjeżdżali z potem do Wieruszowa, kupowali ziemię i tutaj po nowemu gospodarowali. Druga sprawa, był wielkim patriotą, któremu bardzo zależało na patriotycznym wychowaniu młodzieży. I zdawał sobie sprawę, że to patriotyczne wychowanie młodzieży należy zacząć od najmłodszych. Dlatego organizował ochronki. Ale żeby mieć wykształconą kadrę, to znowu młode, wybrane dziewczyny wysyłał na praktykę do Prus,
i one tam się uczyły, jak się pracuje z małymi dziećmi, przyjeżdżały do Wieruszowa z powrotem, pracowały w ochronkach, wychowując małe dzieci, małych wieruszowiaków na dobrych patriotów. I trzecia sprawa, którą się zasłużył, to powołał komitet do remontu wieruszowskiego kościoła ojców Paulinów. Jak wiemy, ojcowie Paulini zostali również z Wieruszowa przez ukaz carski wypędzeni i wrócili do Wieruszowa dopiero w roku 1982, kiedy biskup Barewa powołał drugą parafię przy ulicy Warszawskiej. Proszę następnie. To jest właśnie Pilniak, wójt Pilniak z komitetem odnowy Wieruszowskiego kościoła ojców Paulinów. Proszę następne. Proszę Państwa, marzec 1918, jeszcze trwa wojna, Niemcy zabierają z Wieruszowskiego kościoła dzwony. Na wieżach kościelnych były trzy dzwony. Dwa mniejsze i jeden większy. Te dwa mniejsze zmieściły się w okienkach i linami zostały opuszczone na dziedziniec kościoła. Natomiast trzeci był za duży, nie mieścił się w oknie, wobec tego rozbito go na kawałki i kawałki wyrzucono na podwórze. Chór Lira. Słynny chór Lira, który niedawno obchodził swój jubileusz, chyba 90-lecia istnienia. Jest to zdjęcie przedstawiające moment przyznania dla tego chóru Lira sztandaru. Chór Lira był za księdza Walentego Kota jak gdyby reaktywowany i dopisany do Stowarzyszenia Śpiewaczego w Poznaniu. Zobaczymy za chwilę właśnie ten nasz chór w Poznaniu włączył. Tu właśnie zdjęcie z Poznania, gdzie chór Lira Wieruszowski bierze udział w takim zjeździe Towarzystwa Śpiewaczego chórów tego tu okręgu. Proszę bardzo. Proszę Państwa, to jest zdjęcie bardzo ciekawe. Proszę zwrócić uwagę, że jest to zdjęcie z roku 1916, a więc wtedy, kiedy jeszcze trwa wojna, kiedy Wieruszów jest pod zaborem. Ale pisze tutaj magistrat Wieruszów, Polacy, a na zdjęciu Pickelhauby, czyli niemieckie, rosyjskie, prawda, żydowskie, no i oczywiście polskie. Czyli jest to, proszę Państwa, zarząd miasta, właściwie gminy jeszcze wtedy Wieruszowa, który składa się z przedstawicieli wszystkich narodowości mieszkających w Wieruszowie. Jak powiedziałem, spalił się budynek magistratu wieruszowskiego, a wraz z nim spaliła się masa dokumentów mówiących o historii Wieruszowa okresu międzywojennego. To zdjęcie, proszę Państwa, jest bardzo ciekawe, ponieważ pochodzi ono z żydowskiej książki. Pan Wisner, którego na pewno Państwo pamiętacie, w czasie okupacji był we Francji i tam spotkał pana, który się nazywał Josef Zelkowicz. Po wojnie pan Wisner wrócił do Wieruszowa, a pan Zelkowicz poczekał na powstanie państwa izraelskiego i wyjechał do Izraela, do miejscowości Bat Yam. Zaczęli ze sobą korespondować i pan Josef Zelkowicz prosił pana Wisnera o przysyłanie mu zdjęć tamtego Wieruszowa, czyli tych, które Państwu prezentowałem, ponieważ oni piszą historię Wieruszowa. Ale napisali tą historię Wieruszowa, są tam umieszczone zdjęcia, jest na jedno akurat bardzo interesujące, bo jest to zdjęcie wykonane z mostu wieruszowskiego na Młyn Kaziński, z tym, że jest ono odwrócone. Jestem w posiadaniu oryginalnej korespondencji pana Zelkowicza i pana Wisnera. Książka ta znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu w Nowym Jorku. Można na nią wejść przez bardzo prosty sposób. Wpisujemy w Google Yiscor Books.
YIZKOR Iskor Books, czyli angielskie książki. B2OKS. Otwiera się nam strona i tam jest taki prostokącik, gdzie pisze alphabetical. Klikamy na to, pokazuje się alfabet, klikamy na literę W i w prawym rogu pokazuje się Wieruszów nad Prosną. Kiedy klikniemy na Wieruszów nad Prosną, otwiera nam się książka Iskor Wieruszów. Ma ona 990 stron, ale napisana jest w języku jidysz, języku mało znanym, ponieważ używany jest język hebrajski. Gdyby ktoś z Państwa przypadkiem miał możliwość czy kontakt z kimś, kto zna język jidysz, można byłoby wtedy z tej książki odczytać historię Wieruszowa, właśnie tą, która nas najbardziej interesuje, czyli historię okresu międzywojennego. To zdjęcie jest z tej książki, tak? W tej książce Iskor Wieruszów jest właśnie napisane wszystko Wieruszowe. Jest to, to zdjęcie jest z tej książki? To zdjęcie jest z tej książki, tak. To zdjęcie. Między innymi to jeszcze pokażę potem dwa, które dotyczą getta wieruszowskiego. Proszę następne. A to, proszę Państwa, jest magistrat polski Wieruszowa z roku 1925. Burmistrz Rojewski, pan Zygmunt Olbrych, pan Zygmunt Grądziel, Brzeźni, Mordka Behagon, Żyd, prawda, pan Wincenty Polak, wiceburmistrz, no i oczywiście pozostali mieszkańcy Wieruszowa. Proszę Państwa, powiedziałem, że przed wojną Wieruszów był bardzo znany, jeżeli chodzi, znaczy był miastem rolniczo-handlowym. Było tu bardzo dużo cechów, które były bardzo silnymi jednostkami. Każdy cech miał swój sztandar. I na tym zdjęciu, jest to zdjęcie wykonane na podwórzu Straży Pożarnej. Tu jest teraz na górze tamta sala baletowa, prawda, tu jest kino. A tu, proszę Państwa, jest wręczenie sztandaru dla cechu szewskiego. Oczywiście sztandary, które już cechy posiadają, oficjele na czele z burmistrzem Wieruszowa, panem Rojewskim, komendantem straży, komendantem policji i wszystkimi świętymi, którzy wtedy byli u władzy Wieruszowie. Budynek Sokoła. Przed wojną była taka organizacja paramilitarna Sokoła, która, proszę Państwa, której budynek znajdował się na dzisiejszym targowisku, tutaj obok, po drugiej stronie Szubienicy. Jak jest wejście toboczne na targowisko, w tym miejscu był budynek Sokoła, został po wojnie rozebrany. Komendantem Sokoła był pan Heising. Proszę następnie. A to są, proszę Państwa, Sokoły. Tak, więc tak, po kolei. Tadeusz Bizuga, Mieczysław Magot, Stanisław Bylka, Edmund Koszowski, Edward Bizuga. Strona jest oczywiście Sokoła. Proszę bardzo. Proszę Państwa, no Schwarzenegger powiedział. Oczywiście rynek wieruszowski był miejscem targów. Natomiast tam, gdzie w tej chwili jest park i ten nowy dekretanosu, na tak zwanym pasterniku były jarmarki. Targi odbywały się dwa razy w tygodniu, we wtorki i w piątki. Natomiast jarmarki pierwszy poniedziałek miesiąca. Tu Szwarc, Mydło i Powidło, prawda? Tu od tej strony to jest Urząd Gmin, Miasta i Gminy. To jest północna część, tu widać budynek Państwa Sobczyńskich. A tu oczywiście kramy, w których ludzie ze wsi przywozili mleko, jaja, kury. No wszystko, co było wytworzone na wsi, prawda, przywozili do sprzedaży. Proszę następne. Proszę Państwa, to jest bardzo ciekawe zdjęcie, ponieważ po tamtej stronie stały kramy i tutaj.
A tutaj stoją samochody zaparkowane, prawda? Widać wyraźnie, tak. Napędzane co prawda obronnie mocną wisieczką, ale jak proszę zobaczyć, jak ładnie poustawiane. Gospodarze przyjeżdżając na targ, zajeżdżali furmanką tam, gdzie było wolne miejsce, wyprzągali konia, ustawiali go ogonem do przodu, prawda, zakładali mu na głowę worek z ogrodziem i szli handlować. Po zakończonym handlu byli głodni, mieli parę groszy, to szli do pana Sobczyńskiego rzeźnika. Tam było takie pomieszczenie, gdzie stały ławy, stoły. I tam, proszę państwa, posilali się żurkiem z wkładką, a czasami również i piwem z wkładką. Jak tej wkładki w tym piwie było za dużo, już czuli, że ma czas wracać do domu, no to wracali z powrotem, odwracali konia, zaprzęgali go do furmanki, siadali na desce, która leżała na furmance, wiop i jechali do domu. Ponieważ koń monotonnie pokocił, prawda, wóz się połysał, no to ta wkładka ich usypiała. Oni się przewracali do tyłu, leżeli prawda na furmance, a koń sobie szedł. I koń dochodził do furtki, do domu i stał i czekał, aż go gospodyni wpuści na podwórko. Proszę następnie. Oczywiście to państwo znają to zdjęcie. Jest to przedwojenny sąd, dzisiejszy szpital. Sędzią był tu pan Honciar. To jest ulica Warszawska, prawda? Ten dom jeszcze stoi tutaj. Po drugiej stronie był taki sam, już jest rozebrany, natomiast szpital rozbudowany w tamtą stronę. Budynek Straży Pożarnej, ale co jest ciekawe, jak powiem, tu są domy, których dzisiaj nie ma, które zostały w 1939 roku we wrześniu wypalone. Tu są wszędzie nowe domy. Pan Rojewski, burmistrz miasta, przyjmuje od pana Hajzinka, komendanta Straży Pożarnej, raport. Tradycja kajakarska była również i przed wojną. Ksiądz Lipa, jak powiedziałem, po którym ksiądz Lawicki przejął tą sprawę sportu, założył w Wieruszowie kajakarstwo. To jest oczywiście pomieszczenie, w którym kajaki były chowane. Kajaki były wykonywane przez miejscowych stolarzy, zarówno kajaki, jak i wiosła były wykonywane przez miejscowych stolarzy i tutaj były chowane właśnie w tym miejscu. Że to jest przy klasztorze, to widać, bo tu widać jest okienko od klasztoru nad Prosną. Proszę następnie. No, ulica Nadbrzeżna. Oczywiście jeszcze przed rozbiórkami starych domów. Nadbrzeżna. Ja się raz to. Te wszystkie są. No te dwa stoją jeszcze, ten i ten. Tych nie, nie, nie. Tych nie, bo to jest dom na Hamci, tam gdzie była piwiarnia. To jest rozebrane, to jest dwa tylko stoją. Proszę następne. Proszę państwa, no w Wieruszowie były fabryki. To akurat jest fabryka zapałek przy ulicy Fabrycznej. Tu, gdzie mieszkała pani Łukowska, tu teraz, gdzie pan Krawczyk ma swój sklep obok, była fabryka zegarów i kafli. No i dlatego ta ulica nazywa się ulicą Fabryczną. Pamiętamy ten domek, prawda, który mówiliśmy, że tam mieszka Baba Jaga. I ludzie się bali, prawda? A ja codziennie wtedy przechodziłem dwa razy do szkoły, ze szkoły właśnie koło tego domu przechodziłem. To jest ulica, dzisiejszy róg ulicy Walickiego i Fabrycznej. Proszę bardzo. No, Straż Grobu Pańskiego. Okres międzywojenny. Ksiądz Walenty Kot, ksiądz Walenty Kot, pan Balkowski, właściciel elektrowni i kina i pan Zygmunt Grądziel. No, Grądziel. Jeżeli państwo znacie tych ludzi, to ja mam nazwiska, ale nie będę czytał po kolei. Proszę bardzo, następny. Też rok 1930, ksiądz Walenty Kot, ksiądz Walkowski. Tutaj jest pan Brudkowski. A to jest pan Piekarski. Proszę bardzo. To jest prawdopodobnie ksiądz powojenny, bo ja nie dałem rady go rozszyfrować. Czy znacie państwo tych ludzi? Tam jest Słowikowski.
O, pan Zinkowski będzie wiedział. Z daleka to nie. To są przedwojenni czy powojenni? Powojenni. Powojenni. Ale ponieważ miałem go w tej serii, więc umieściłem nazwę. Proszę bardzo. Ksiądz Lubas w środku. Ksiądz Kazimierz Lubas, tak, a oto Tadeusz Stępień. Słowikowski siedzi po prawej stronie księży. To jest to nie, po prawej stronie to jest Słowikowski. A pierwszy masażysta, tak? Proszę, nie powie mi za temat tego zdjęcia, bo pan go nie rozpoznał. Że pan przypomni, on zawsze w grobie robił fontannę. No właśnie, to są też zdjęcia z tego Wiska Bieruszów. Proszę Państwa, 13 października 1941 roku w Bieruszowie zostaje założone getto w obrębie ulic Kilińskiego, Zamkowa i Nadrzeczna, ogrodzona drutem kolczastym. Zostaje tam zgromadzone ponad 2000 osób. Warunki są tragiczne. 23 sierpnia 1942 roku do Bieruszowa przyjeżdżają 3 samochody ciężarowe z żandarmami i getto zostaje zlikwidowane. Oczywiście wiemy wszyscy o wymordowaniu 86 Żydów, nazwijmy to ułomnych, czyli kulawych, chorych i niedołężnych, które potem, prawda, pan Parusiński furmanką wiózł na Kirchhof, gdzie zostały we wspólnym ogóle pochowani łącznie z tymi chłopcami, którzy kopali ten grób, a po wojnie pan Majerowicz dokonał, prawda, ocelebrowania tego grobu, postawienia macewy, którą oczywiście ktoś, jak to mówią, nieznani sprawcy, musieli rozbić i przewrócić, bo przecież musiało się to jakoś tam uznać. To jest właśnie, proszę wrócić, to jest właśnie przedstawione wywózka Żydów z getta Gieruszowskiego do Radokoszczy w Łodzi i do Chełma. Z 2000, około 2800 Żydów mieszkających przed wojną w Gieruszowie uratowało się praktycznie tylko około 20. Praktycznie nikt z nich nie wrócił do Gieruszowa. Wszyscy wyjechali. Na dzień dzisiejszy w Gieruszowie nie ma nikogo z pochodzenia mojżeszowego. To jest ulica Zamkowa. Właśnie tak wyglądało odgrodzenie drutem kolczastym od reszty miasta, a tu są dzieci żydowskie za drutem kolczastym pod górem budynku. Proszę Państwa, mosty. Najstarszy most Wieruszowa z roku 1929. Wiecie Państwo o tym, że kiedyś przez Prosnę przejeżdżało się nie most, którego tu widać, i prowadziła na Bocącze. W 1935 roku rozpoczęto budowę betonowego mostu na wylocie dzisiejszej ulicy Wrocławskiej. 1935 tu widać fragment zamku Wieruszowskiego, a tutaj inżynierowie i robotnicy budujący ten most. Widok od strony ulicy Wrocławskiej. Proszę następne. Widok od strony Podzamcza w kierunku na ulicę Wrocławską. Tu, proszę Państwa, jeszcze widać jest pawilon pana Borkowskiego, gdzie umieściło się elektrownia i kino. Oczywiście zostało to rozebrane przy budowie tego mostu. Następnie. Tu już wybudowany most, zdjęcie tradycyjne pod mostem i widoczne wejście do synagogi. Pani Olbromska i pan Gerwazy Sobczyński, piruety na lodzie. Proszę Państwa, pamiętamy jeszcze, że były takie zimy, że Prosna była cała zamarznięta, prawda? Jeździło się na lodach po Prośnie. Proszę Państwa, ta para bardzo ładnie jeździła na łyżwach z figurami. Praktycznie co niedzielę i co soboty były pokazy, a most był miejscem, gdzie jak gdyby galerią, gdzie zbierali się wieruszowiacy obserwujący te ewolucje. Proszę dalej. To już jest wrzesień 39, bo 1 września podłożono pod te, no jak się nazywa, dźwigami mostu dynamit, ale za mało go było. Most nie został w 2002.
Wykonałem 250 zdjęć wszystkich ulic Wieruszowa i Podzamcza. Są one tutaj umieszczone. I można się przekonać, jak w ciągu tych 12 lat Wieruszów się już zmienił. Bo mówi się, że Wieruszowie nic się nie dzieje. Prawda? Że jest zastój, mamy byle jakie władze, w ogóle nie dbają o nas. Nie wiadomo, czy będzie reelekcja i tak dalej, i tak dalej. Ale okazuje się, że ten Wieruszów jednak bardzo się zmienia. Gdyby ktoś był zainteresowany, to jest do wglądu ten album. Opracowałem również rys faktograficzny ze zdjęciami, ale posłucham tylko jeden egzemplarz. Ale dla Państwa z kolei mam, proszę Państwa, przygotowany rys faktograficzny dziejów Wieruszowa od roku 1303 do roku 2000. Ponieważ nie wiedziałem, ile będzie osób, dlatego przygotowałem 20 tych zestawów, ale można je po prostu będzie sobie ewentualnie...